Zuzanna Kuczyńska, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24, a dzisiaj moim gościem Dariusz Kwiecień, dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam serdecznie wszystkich. Nasi widzowie mogą pana kojarzyć się z naszego programu Nie daj się wirusowi, ćwicz z Kosirem, ale dzisiaj nie o samych treningach, a o karate. No właśnie, karate to tylko filozofia, to tylko sport czy filozofia także? Zarówno jedno, jak i drugie. W karate, w tym karate, które ja akurat prowadzę zajęcia, i w karate ogólnym, dominuje filozofia wschodu, czyli ta taka charakterystyczna dla wschodu charyzma człowieka, jak i też sport, jak i też siła, też żyzna fizyczna, którą uzyskujemy przez karate. Praktycznie przez karate wszystko możemy osiągnąć, co tylko chcemy. A jak to się łączy? To znaczy, jak łączy się ta filozofia z treningiem i dlaczego to jest takie nierozerwalne właśnie w tej dyscyplinie? Karate ma swoją historię w japońskich tak, zwyczajach, w samurajskich zwyczajach, więc te wszystkie kodeks Bushido, które tam się przekładało, przełożyło się też na takie wymogi, etykę w karate tych samurajów. My to przenieśliśmy na dzisiejszy dzień, troszeczkę modyfikując te zasady, więc te charakterystyczne zasady japońskie są wpisane w naszą etykę, zarówno sportową, jak i taką wychowawczą młodzieży. Ono się przebija cały czas, od początku do końca, od takiego malucha do starszego. Praktycznie wymogi mamy jednoznaczne dla wszystkich. Mhm. Jakieś są takie zasady, których nie wolno łamać? To znaczy, mówi pan o tym, że zasady są takie same dla każdego. No właśnie, co to znaczy? To znaczy takie same dla każdego, czyli miałem tu na myśli wiek, prawda, że jeżeli ma czterolatek, praktycznie bącel taki mały, powinien takie same zasady, powinniśmy od niego takie same zasady wymagać jako dorosłego. Jedną z takich zasad to, wbrew pozorom, co każdy myśli, nie bijemy się, czyli nie atakujemy, staramy się unikać walki. Zresztą ja nawet uczę na swoich zajęciach, że najlepszą walką to jest ucieczka. A dlaczego tak? No niestety, albo stety, uczymy walki, czyli w cudzysłowie bicia się, bo jest to sztuka walki, prawda? Oczywiście. Więc mamy jakąś przewagę nad przeciwnikami, czy tam no, ludźmi innymi, prawda? Przewagę fizyczną, ale też i techniczną. Wiadomo, jak dziecko takie, które nauczy się trochę tego karate, ma tam jakieś pojęcie, w jakimś konflikcie, małym konflikcie, takim typowo dziecięcym, popychania się, użyje to karate, to ma przewagę, prawda? I ona, ta przewaga, może dysponować, w każdej chwili może ją dysponować i zrobić krzywdę, świadomie lub nieświadomie. Więc uczymy od początku, nie atakujemy, nie bijemy, nie jesteśmy, staramy się być nieagresywni. W ogóle jest agresja zabroniona, więc sprowadzamy te dzieci i dorosłych do takiego przemyślenia, do takiej sytuacji. I w tym momencie te moje słowa, ucieczka jest najlepszą obroną, bo nie tworzymy problemów i agresji. A dla kogo trening karate jest najlepszy? Szczerze mówiąc, dla wszystkich. Jest takie przysłowie mojego Shihana z Wrocławia, że karate się zaczyna od 4 lat, a kończy się na 104. Ja myślę, że mogłoby się skończyć na 150, więc jesteśmy jako karatecy i w tym sporcie, i w tej filozofii, i też w tym, co robimy, otwarci dla wszystkich grup wiekowych. Dlaczego 4? Myślę, że ja bym jeszcze pomelizował i spróbował z tymi dzieciaczkami 3-letnimi, ale to jest jeszcze komunikatywność między mną a trenerem, jeszcze musi być, a tutaj 3-latka chyba już za wcześnie. Czyli to jest tak, że w wieku 4 lat, kiedy dziecko już dobrze zaszczepi się tą miłością do karate, tą filozofią, to potem temu dziecku już trudno z tego zrezygnować i od tego odejść? Pani redaktor, u mnie w tej chwili na mojej sekcji jest prawie 140 osób. Na każdej grupie dobijam do 30-40. Myślę, że taki 3-latek, 4-latek, jak przyjdzie do nas na sekcję, to jest to dla mnie jakby wyzwaniem, zarówno sportowym, jak i tym karateckim, filozofii karate, żeby on tutaj został. I nawet jak nie zostanie, to zaszczepię u niego tą atrakcję sportu, wykonywania tego sportu. Może będzie kiedyś piłkarzem, może koszykarzem, ale zacznie od czegoś. Więc przychodzi do mnie i taką zasadą jest u mnie zrobić wszystko, żeby on został, żeby w sporcie.
Powiedzmy teraz, jak karate, treningi karate wyglądają na terenie gminy Kobierzyce. Jak to się rozwija? Mamy trzy sekcje na terenie gminy. Jedna jest u mnie taka główna, duża sekcja w Kobierzycach. Druga jest w Bielanach Wrocławskich. A trzecia świeżo otwarta w Ślęzy. Wszystkie sekcje są liczne. Liczne, bardzo liczne. Ja mam cztery grupy. Bielany, Wrocławskie, o ile pamiętam, trzy. No i teraz świeżo otwarta jedna grupa w Ślęzy. Gdybyśmy to łącznie zliczyli, to mamy ponad 200 uczestników. To bardzo dużo. Jakbyśmy popatrzyli na taką kalkulację krajową, to jesteśmy z jedną z silniejszych sekcji. Biorąc pod uwagę nawet to, że gmina Kobierzyca jest dość mała, jest was bardzo dużo, rozwijacie się cały czas. Te grupy są podzielone ze względu na wiek czy umiejętności? Tak, to prawda. Gmina jest w porównaniu na przykład z Wrocławiem, z Warszawą, z Katowicami bardzo małą gminą, taką małą objętościowo pod względem ilości osób, więc dla nas 200 osób to jest dużo. Dużo, porównując to i patrząc na inne sekcje, które są w miejscach, w miejscowościach takich dużych. Sama gmina i pomaga nam bardzo dużo, dzięki temu mogę rozwijać. Ja mam przykład cztery sekcje, cztery grupy podzielone wiekowo, od taką najmniejszą, takie szkraby 4, 6, 7 lat. Później zaczyna się grupa już taka zaawansowana lub duże dzieci, takie 8, 9, 10-letnie. Trzecia grupa to jest typowa kadra dziecięca, młodzieżowa. Tam już jest naprawdę bardzo poważne treningi. No i czwarta grupa to jest połączenie grupy młodzieżowej i dorosłych, trochę rekreacji, trochę sportu. Która z tych grup jest dla Pana najtrudniejsza do prowadzenia? Właśnie ci najmłodsi, z którymi trzeba najwięcej współpracować i od najmłodszych lat zaszczepić tą miłość, czy właśnie ta stricte sportowa, trochę zawodowa? Dosłownie ta najmłodsza. Te starsze grupy mają to do siebie, że już przeszły wszystkie te etapy kształcenia ich charakteru, kształcenia ich postaw i oni nawet jak czasami próbują przekroczyć pewne granice albo tak sprawdzając mnie, czy mogą więcej sobie pozwolić, po jednym zdaniu natychmiast wracają do tej pozycji wyjściowej, czyli spokoju. A grupa ta najmłodsza, te dzieciaczki, to troszeczkę takie emocjonalne, bardzo, jak ja to mówię, wybuchowe, wrażliwe. I tu trzeba bardzo dobrze się skupić, trzeba ich zmotywować do bezruchu czasami, bo mamy takie zwyczaje, że zaczynamy, te japońskie zwyczaje, zaczynamy tą ceremonię całą japońską z klękami, z ukłonami, no i te dzieciaczki się kręcą. A tu musi być cisza, opanowanie. A tu musi być cisza, tak. Ale to wcale nie znaczy, że nie da się z nimi to zrobić. Czasami rodzice, patrząc na to, że dziecko ich potrafi w minucie czasu wystać w takiej pozycji, my to nazywamy fudodachi, pozycja bez ruchu, minutę czasu, wiedząc, że w domu szaleje i nie można go uspokoić, są zdziwieni, jak to można. A można i właśnie tego uczymy ich na początku. Tego hasła fudodachi, czyli stania bez ruchu, tego zwracania uwagi na to, co trener mówi, skupiania się na tym, próby naśladowania jego, to jest wyzwanie. Tak, to jest wyzwanie. Te dzieciaczki są naprawdę ruchliwe, bardzo bogate w emocje i trzeba nad nimi panować. Wspomniał Pan także, że gmina wspiera właśnie Wasze działania, jeżeli chodzi o karate. W jaki sposób? Powiem to tak od drugiej strony. Zazdroszczą mi w całej Polsce. Zazdroszczą mi w całej Polsce, ponieważ naprawdę mam fajne dojo. Dojo to jest taki nasza salka treningowa w języku japońskim. Mam sprzęt, na którym mogę szkolić zarówno sportowców, jak i tych, co trenują rekreacyjnie. Ale też warto tutaj zaznaczyć, wszyscy moi uczestnicy, oprócz dorosłych, wszyscy uczestnicy trenują za darmo. To jest wielki wkład w gminy w rozwój młodzieży, ponieważ dzieci, nieważne z jakiego środowiska pochodzą, mogą spróbować swoich umiejętności, na przykład w karate. Nie próbując, nie umiejąc oczywiście w pewnych momentach spróbować czegoś innego, próbują karate. To dzięki temu, że za darmo mogą bez jakichś obowiązków, bez jakichś tam hamulców spróbować każdego sportu w gminie. Bardzo nas pomaga gmina, zarówno finansowo, pod względem sprzętu, jak i choćby hala,
mamy dobre warunki, jak i też rozwój dzieci poprzez, zaznaczam, wyjazdy na zawody też gmina nam pomaga. W sobotę 25 września, 10. edycja Kobierzyce Cup, to też bardzo popularna i już też impreza z dużymi tradycjami, teraz 10. edycja. Tak, to jest 10. bardzo ważna dla mnie edycja, bo nie ukrywam, ten turniej jakby powstał dzięki mojej inicjatywie. Ja go 10 lat temu zainicjowałem takim turniejem wewnętrznym, żebyśmy sobie spróbowali powalczyć tak swoich sił z klubem wrocławskim. Wspólnie zorganizowałem go. Można powiedzieć, że byłem tam sędzią, redaktorem tego, speakerem, opiekunem, wszystko naraz. Prawdziwe. Tak, dokładnie. Ale ówczesny dyrektor, pan Cierczek, widząc to, zaproponował rozwój tego turnieju na szeroką skalę i już następny turniej był już międzynarodowy, przyjechała ekipa z Ukrainy, potoczyło się to dalej. O ile pamiętam, 2 lata temu było ponad 650 zawodników. Stało się to bardzo mocnym turniejem, symbolicznym w Polsce jako jeden z największych turniejów młodzieżowych, bo tylko tam młodzież startuje u nas. A w tym roku ilu uczestników? No w tym roku przewidujemy około 300 ze względu na tą pandemię, prawda? Każdy gdzieś tam ma rok jakieś hamulce. Rok temu turniej się nie odbył, prawda? Nie odbył się, to prawda. No i liczymy, że jednak będzie też te 300 osób. Choć już patrzyłem na wpisowe tam zawodników i jesteśmy właśnie, dobijamy do tych 300 osób, to w dzisiejszych czasach jest dużo osób. Będziemy się cieszyć, że tyle osób będzie. Ale za wami także eliminacje do Mistrzostw Europy, 7 kwalifikacji, to też dużo. Mogę się tym pochwalić, tak. Nasi zawodnicy w niedzielę byli w Ełku, kwalifikowali się do Mistrzostw Europy, które odbędą się w Rumunii. W trzech kategoriach wiekowych, jest to kadet, junior i te pierwsze seniorskie, takie U20, my to nazywamy seniorskie kroki. Pojechaliśmy tam z 10-11 zawodnikami, przywieźliśmy 7 kwalifikacji i w większości z pierwszego miejsca. To są zawodnicy bardzo znani w Polsce już, wielokrotnie stojący na podium. Miejmy nadzieję, a ja mam taką nadzieję, że nadzieje zawodnicy medalowe. Tak, medalową na Mistrzostwach Europy, co oczywiście przynosi sławę gminie. My w jakiś sposób reklamujemy ją, taka mała gmina, proszę bardzo, a tutaj mogę na marginesie powiedzieć, w nieoficjalnych statystyk wychodzi na to, że jesteśmy pierwsi drużynowo na 38 zespołów na tych właśnie eliminacjach. Słowem końca, jakby pan zachęcił do trenowania karate? Dlaczego warto to robić? Karate to nie tylko rozwój fizyczny, bo jakby to powiedzieć, mamy tam te elementy, nasze karate jest bardzo takie wydolnościowe. Karate to też nie tylko sztuka walki. Oczywiście uczymy się walczyć, bo przecież to jest, jakby nie powiedzieć, sportowo też walczymy. Karate to też nie sport, ale karate to też filozofia, filozofia życia. Filozofia polegająca na przestrzeganiu pewnych reguł, uczenia się tych reguł. Zawsze tam gdzieś te ubytki bywają w człowieku, prawda? I staramy się tych dzieci nauczyć tych reguł, tego zachowania. Ja podam przykład z takiego życia codziennego. W trakcie pandemii jeździłem autobusem do pracy, w maseczce nikt mnie nie widział, prawda? Moi uczniowie weszli do autobusu, usiedli sobie na siedzeniu. Mimo pustych siedzeń weszły dwie panie starsze, karatecy wstali, ustąpili miejsca, chociaż pani odezwała się, ale tu jest dużo miejsca, nie szkodzi, ale my nie będziemy stać, jak starsza pani stoi. Tego uczycie? Tego uczymy, tego zachowania, szacunku dla starszych, szacunku dla trenerów, szacunku dla rodziców, posłuchu, pomocy, no i przede wszystkim staramy się wybić z nich agresję, te emocje gdzieś stłumić poprzez trening, poprzez zachowanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękuję bardzo i zapraszam na treningi do Kobierzyc. Moim i Państwa gościem był Dariusz Kwiecień. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.